Cześć kochani, witam Was serdecznie, z tej strony Aida Domisiewicz, macham do Was i pozdrawiam wakacyjnie. Mamy wspaniały letni YouTube Hop i zapraszam Was serdecznie do udziału i odwiedzenia wszystkich kanałów i obejrzenia naszych kursów. Ja przygotowałam dla Was kurs na layout, można też czasami spotkać się z nazwą Scrap Layout. Generalnie jest to praca na papierze, zwykle w formacie 30,5 na 30,5 cm, czyli 12 na 12 cala, ale oczywiście można spotkać też innego rodzaju wymiary. Można spotkać layouty tworzone na 20 na 20 cm, na A4. Nie ma tu jakiejś reguły, natomiast to jest taki najbardziej standardowy rozmiar, stąd też wszystkie papiery do scrapbookingu, które znajdujecie w sklepach, mają właśnie ten standardowy rozmiar. Zdarzają się też mniejsze bloczki, które wykorzystywane są głównie do kartek i albumów. Ja tutaj pracuję na produktach oczywiście polskiej marki 13 Arts i wróciłam sobie tutaj z chęcią do kolekcji Bella. To jest ta zeszłoroczna wakacyjna kolekcja, która kojarzy się głównie z śródziemnomorskim klimatem, Włochami. Udało mi się zdobyć właśnie fajną foremkę z liściem monstery, stąd tutaj widzicie, używam takich dodatków wyciśniętych z masy i generalnie przygotowałam sobie bazę papier. Jest to właśnie papier z kolekcji Bella i zabezpieczyłam go w pierwszej kolejności przezroczystym gesso, czyli gesso clear. Po wysuszeniu możemy już sobie zacząć pracować. Nałożyłam sobie wzór przez maskę i wcześniej przygotowałam sobie elementy, które pasują mi kolorystycznie zarówno do papieru, jak i do zdjęcia. I zobaczcie, tak naprawdę cała zabawa polega na ułożeniu tych elementów na papierze, na powarstwowaniu sobie tych dodatków. Zaczynamy sobie zazwyczaj właśnie od kilku papierów, które idą pod zdjęcie. To jest taka najprostsza technika, którą myślę, że każdy z Was może sobie z łatwością wypróbować. Więc układamy sobie papier, układamy sobie zdjęcie i wokół tego zdjęcia budujemy kompozycję. Możecie sobie właśnie użyć odcisków z masy. Ja tutaj użyłam też kilku tekturek, również z tej kolekcji Bella, bo też mieliśmy tam liście monstery. Ta kolekcja nadal jest dostępna i jeżeli macie ochotę na taką kolorystykę, to właśnie bardzo ona ciekawie wygląda do zdjęć z wakacji, czy jakichkolwiek innych letnich zdjęć. I tutaj dobrałam sobie właśnie do tej kolorystyki kwiaty, dobrałam sobie jakieś inne dodatki, gałązki, elementy z folii. Także zapraszam Was do takiej zabawy, poukładania sobie tej kompozycji. Można też podmalować sobie kolorem. Ja tutaj używam akwareli 13 Arts. Najpierw nałożyłam sobie pędzelkiem wodę i potem domalowuję sobie, dodaję sobie kolor. Robię to w ten sposób, dlatego żeby uzyskać taki rozlany efekt tej akwareli. Zobaczcie, jak ona sobie pięknie płynie po tle. I na sam koniec tuszem akrylowym czarnym podmalowałam sobie tekturki, tytuł Bella oraz taką okiennicę, która znajduje się w prawym górnym rogu i w zasadzie moja praca jest gotowa. Zapraszam Was serdecznie do stworzenia swojego layoutu, czy swojego scrapa, czy innej pracy ze zdjęciem. Jak widzicie, nie jest to trudne, szczególnie jak sobie wcześniej podobieracie elementy, odłożycie obok i dużo łatwiej jest wtedy pracować na tej naszej pracy, układać sobie po prostu tą kompozycję. Serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was do brania udziału w naszym hopie i tworzenia prac. Do zobaczenia, pa!